Dobry. Trzy bobry. Dwa łosia na szosie, cztery jelenie na pandemię. Co to się tutaj wyprawia, kurde? Jakieś mierniki leżą na podłodze, śruby klinty, kupa śrub leży. Jeszcze jakieś pozrywane. Panie, coś pan tutaj narobił? Nie. Kogo się tam woził? Dobra. Andrzej! Panie Jacku, ty byś może pomalował kiedy tego tura końcówkę, jakby kiedy miał czas. Oj. Te siłowniki to, panie Jacku. Kiedy się pomaluję. Dobra. I to jest jakieś robotę znajdę zaraz. Kurde, Felek, pszenica staniała. Dzisiaj dzwonił. 1200 zł u nas w Lubelskim. Niektórych skupach już na razie nie biorą. Nie wiem czemu. Czym to może być spowodowane, że nie biorą? Myślę, cena spadnie jeszcze? I nie chcą nawieźć, żeby nie stracić? Czy co? Jak myślicie? Dobra. Teraz tak. Muszę tę żmijkę przystawić. Tamten zasiek. To już tu było wybrane z niego, z tego. Ale tylko przez górę, nie? Ale to źle jest. Muszę go tędy tutaj włożyć. To by trzeba kiedyś zrobić całkiem inny system rozładunku i załadunku. Tu by trzeba zrobić taką dziurę. Tylko gdzie? No gdzieś tutaj załóżmy dziurę, zrobić taki otwór. I stąd by se szło tam. To by tylko wykiprował przyczepę. Tu zrobić jakieś zagłębienie. Tu ładnie wyczyścić, żeby tu... No kury, żeby tu nie łaziły te pierońskie, no. Dobra. Zobaczymy, czy turem to podniesie. Nie no, śmieję się. Nie chce mi się tego dźwigać. Krzygo tam zajęty, każdy zajęty. Turem se podczepię, podjadę może jakoś to. Wrzucę, jak myślicie? W tamten zasiek. No dobra, bierzemy się, panie Jacku. I właśnie, co robić? Czy czekać? Czy wieść jutro z jedną przyczepę chociaż, nie? Po ten 1200. Jak myślicie, za tydzień będzie cena jaka? Niższa? Żeby była taka sama chociaż, nie? Jakieś druty. Jakieś tu sporzeń, te 80-tki tam ze zwolnicy. Takie trzy tam sworznie idą w jednej zwolnicy. To jest zwolnica planetarna. I potem te satelity sobie latają. Dobra. Jak myślicie, wieść? Dzisiaj, jutro znaczy się ładować przyczepę dzisiaj? I wieść czy nie wieść? Tutaj panie, patrzcie, stoi maszyna do przypalenia. Może jutro by ją przypalił. Jak chcecie film z odpalania tego silniczka? Trzeba jakieś chłodnicę mu zrobić. Albo szlał wody wlać, niech się woda leje cały czas na bieżąco, tam będzie się odpływała. O, widziałeś pan, to dobry pomysł będzie. Dobra. No jak Krzychał nie pomalował mi tych siłowników jeszcze. Jak nie, to sam się czepię i będę malował. Aby to założył tego tura w końcu. I tu trzeba jakoś fachowo zrobić, tu trzeba jakieś dać przewody, ale chyba te rurki takie pozakładać, nie? Tu tylko te przewody tak na teraz, nie? Niech się zmieni, ale pewnie nie przed żniwami. W zimie jak się będzie żyć, będzie zdrowie, Bóg tak, da Bóg ten. No, o, to telefon zostawi, będę zaraz chodził szukał. 17.22, dobra. To się zrobi w zimie to. Te rurki się pozakłada fachowo, cztery rurki się puści. No, także tak tu. Żmika to była na takim kiforze zamontowana i tam też się tak zaczepi. No, to wszystko można by sobie jakoś inaczej dopracować, tak jak mówiłem. No, o, przenieść to za sznurek zaczepię. Czekaj pan, zmieści się pan tu na kładzie na wszystkiego. Dobra. Dobrze, ktoś mówił, że tur to się przyda. Będziesz pan do tura, to do wszystkiego się przyda. No i to jednak racja jest. Zaraz oni zawali, bo kurde, teraz nic nie widać. Wiecie pan, źle. Musiało to inaczej podjechać. Tu słońce, tu coś, ale teraz... Teraz niby lepiej podjechane, dobra. Tam trzeba jeszcze sprężynkę założyć. Do gazu, bo nie odbija, nie cofa, nie? I'm alone. So alone. Dobra, panie Jacku.
Jak to teraz pan zaczepisz tutaj? Trzeba jakieś rurę wsadzić w tę dziurę. Dobra, już tu zaraz wykombinujesz pan. Fajna muza. No, dobra. Dobra. I trochę coś tu sobie próbuję sam poradzić, ale ciemno to widzę. I tak to, proszę państwa, wygląda. Z tej strony ta dźwignia nie jest ciężka. Za to z tamtej strony strasznie ciężka. Ten silnik jest 2,2 kW. No i już jest to dźwigać. Silnik sam waży pewnie sporo. Nie wiem, dobra. Troszkę sobie pojadę do przodu. Traktorem tu wóz, na wózku będzie tego. Kurde, jak u Jarka, u Garka. Konstrukcje normalnie, pany. Dobra. Wyszło? Ty? Jako tak, po japońsku. Zobacz się. I co? I trzeba dalej jechać traktorem teraz. Do przodu. Tu trzeba sobie położyć jakąś szmatę. Żmijki nie rysowało. Ops. Najwolniejszy z możliwych, czyli dynkę. Patrzcie, jak tur może ułatwi życie. Kurde. No. Patrzcie, się by trzech dźwigało. Teraz sam sobie żmijkę przyłożyłem. Kurde. No i co? Żmijka wisi. Tutaj jeszcze pasowałoby zrobić jedną robotę. Trzeba by zrobić taką rzecz, patrzcie. To tam się trochę na tym orientuje. Ma taki sprzęt, to będzie wiedział. Tutaj, zobaczcie, tutaj zaczepia już około do ten, naciąg ten, nie? A patrzcie jeszcze belka, ile jest od ciągnika. Ja to będę musiał jakoś po swojemu poprzerabiać. No, tak zrobić. I tutaj ten kąt trochę zmienić, tego stworznia, nie? Tak, żeby to jak jest teraz, żeby stworzeń było równo. I tym się zajmę niebawem. No i tu muszę to jakoś inaczej to przerobić. No bo czasami, szczególnie w tym pługu Kwenrlandzie, nie? No to jest praktycznie centymetr to, tutaj, jak to trzeba siedzieć, bawić się z pół godziny, żeby to w ogóle nie ucierało koło. No szkoda takich kół, żeby to zaraz zmarnowało, nie? No, patrzcie, to nawet widać gdzieś takie szki. Coś było robione. O, zaczepia. A patrzcie, ile tutaj jest jeszcze miejsca, jeszcze jest, nie? Także tym się zajmę. Wkrótce. Także tak to. Także chyba jeszcze poczekam tydzień. Do następnej soboty. Zobaczymy co rynki zbytu nam tutaj
zaoferują, jakie ceny pszenicy. Jak nie, to trzeba będzie wszystko sprzedać, to i tyle, nie? No. Także spokojnie, luz. Spokojnej soboty. Tak, to ja tu jeszcze muszę zrobić jedną przeróbeczkę. Ale to już nie dzisiaj. I tutaj trzeba też pozakręcę te graty. Krzycho, idę zaraz Krzycho ochrzanie, niech robi szybciej te malowidła. Trzymajcie się, cześć.